To jest bardzo ciekawe, że za każdym razem pojawia się pytanie o trendy, a tak naprawdę mam wrażenie, że mamy te same reguły od przynajmniej kilku dekad, tylko teraz one są troszkę bardziej na sterydach, bo wszystko musi mieć w jakiejkolwiek wypowiedzi i w każdym działaniu AI. Wiadomo, że jak nie ma AI, to już jest bezużyteczne. Ale jakbym miał powiedzieć, co się tak naprawdę długoterminowo wybija, to kombinacja dwóch rzeczy. Realne dostarczanie wartości, jeżeli chodzi o jakiekolwiek usługi, plus widoczność, czyli coś, co powiedziałbym trochę ponadczasowe, nie wiem, czy to jest dokładnie odpowiedź na pytanie o trendy, ale realne przekraczanie oczekiwań klientów plus widoczność, czyli proof of concept, które widzimy po prostu nie szukając go specjalnie, tylko który mówi społeczność. Co robić, żeby się przebić? Pierwsza kwestia, którą bym zrobił, to zastanowił się, czy już jest to moment, by warto by się było przebić. Czyli czy mamy już dostatecznie dużo wiedzy i doświadczenia, którym jesteśmy w stanie się dzielić. Bardzo wcześni ludzie, gdy tylko wejdą do jakiejś branży, to robią, to próbują założyć podcasty eksperckie i wychodzi to równie dobrze, co Glapińskiemu walka z inflacją, czyli po prostu nie powinniśmy skopiować tych metod. Ale zakładając już, że mamy jakiekolwiek case'y, metody, którymi chcemy się dzielić, to powinniśmy po pierwsze znaleźć w nich coś nowego, czego jeszcze nikt nie wymyślił, próbować w jakiś sposób, nie wiem, zmieszać naszą dziedzinę z dziedzinami ościennymi, a następnie pierwsze, co bym zrobił, to spróbował rzucić informacje o tym wszędzie w eter, czyli startować od, nie wybierać jednego kanału, tylko poszukać sobie po wszystkich social mediach tego samego kontentu, przetestować, który z nich reaguje najlepiej na to, co mamy do powiedzenia i w jaki sposób, a dopiero potem po jakimś czasie zrobić eliminację między tymi kanałami i wybrać te, które potencjalnie mogą się sprawdzić. To jest ciekawe pytanie. Muszę chyba skorzystać z podpowiedzi od Setha Godina, czyli gdybym miał powiedzieć, co robić, to wybrać sobie jakieś dwie cechy, które są dla nas charakterystyczne. Czyli no, dla przykładu kończąca przez kilką prezentację Janina Bąk na temat statystyki, opiera się na dwóch wymiarach, w których szuka swoich przewag. Po pierwsze jest, opiera się o dowodach naukowych, a po drugie mówi o tym zabawnie. I to są dwa wymiary, na przecięciu których ona pasuje się bardzo wysoko. I każdy z nas jest sobie w stanie znaleźć takie dwa wymiary. Na przykład no, może to być, nie wiem, skuteczny nauczyciel matematyki, przy okazji dość surowy. No i pewnie nie każde dziecko chciałoby tam pójść, ale będą rodzice, którzy puszczą tam swoje dzieci, dlatego że przy okazji traktują to jako lekcje dyscypliny. W związku z czym wybierzcie sobie dwie kategorie, w których możecie być jacyś i zróbcie sobie z tego taką macierz 2x2 i bądźcie w prawym górnym rogu, czyli najbardziej, nie wiem, zabawni, najbardziej merytoryczni. To jest coś, czego szukamy.